kochani, w nowym vlogu. Za moment wychodzę, ale jeszcze postanowiłam chwilkę się tutaj do Was odezwać i pokazać Wam, co mam na sobie, a wybieram się dzisiaj na konferencję Meet Beauty. To jest takie spotkanie cykliczne, które odbywa się raz w roku i zjeżdżają się vlogerki urodowe z całej Polski, a w tej edycji również influencerki z Instagrama. Także czeka mnie dzień pełen spotkań, warsztatów, spotkań z markami, bardzo ciekawych wykładów. No i tak jak mówię, konferencja Meet Beauty trwa 2 dni, czyli przez najbliższe 2 dni będę właśnie w hotelu Lord, gdzie za moment jadę, ale tak jak mówię, na początek to, co mam dzisiaj na sobie, o, widzę, że Pipo tutaj siedzi i mi towarzyszy. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to jest ten limonkowy, przepiękny sweterek, który jest z Reserved. On nie ma żadnych guziczków, ale za to ma tutaj wygodne kieszenie. Jest mniej więcej takiej długości, dostaniecie go w najnowszej kolekcji. Pod spodem mam bluzeczkę z Zary z takim pięknym haftem. O, ona jest dosyć szeroka i ma krótki rękawek, który również wygląda bardzo podobnie jak tutaj te szycia. I zapinana jest na guziczki z tyłu. Dalej, jeansy również z Zary. Standardowe, klasyczne rurki, sneakersy, żeby było wygodnie, które już też dobrze znacie, są z Guess, torebka z Guess, bransoletki Gotti, zegarek i perełki w uszach. I tyle. Ma być mi dzisiaj wygodnie. Na pewno jak zrobi się cieplej, to zdejmę sobie sweterek, więc pewnie też zobaczycie, jak wygląda bluzka w całej okazałości. A tymczasem zabieram Was ze sobą i jadę na Meet Beauty. Zauważyć, pierwsza część za mną, czyli wykłady, a teraz lecę na warsztaty kosmetyczne. Teraz dowiecie się, z jaką marką. No i muszę znaleźć gdzieś moje dziewczyny tutaj w tłumie, wszyscy wychodzą, także dzieje się, naprawdę się dużo dzieje. Ach, dotarłam do domu, jestem wreszcie. O, bracie, o, mama mnie, jestem tak solo i... Jaki ty biedny jesteś. Sama, cały dzień jestem chory. I fabale la gola, influenza. Wróciłam do mojego chorowitka. O, teraz możecie też zobaczyć, jak wygląda rękawek w tej bluzeczce. Zrobiło się naprawdę gorąco. I jedyne, o czym w tej chwili marzę, to zmyć makijaż, przebrać się w coś wygodnego i trochę poleniuchować w łóżku z moją Pipelką, która tutaj siedzi, o zobaczcie. powiem Wam tak, pierwszy dzień konferencji minął całkiem ciekawie. Najważniejsze jest to, że spotkałam się z dziewczynami. Była Ania z kanału Kawa bez cukru, Ola M, Semika, kto tam się jeszcze pojawił? Była Aga Pinkwingsen, Aga Agwer, Magda Madziakowo. No naprawdę mnóstwo świetnych dziewczyn.
i troszkę spędziłyśmy czasu ze sobą, później musiałyśmy się niestety porozdzielać, bo każda z nas miała warsztaty i zajęcia w innych miejscach, niestety, ale jutro za to widzimy się po raz kolejny. Wiem, że będzie też kilka osób, które nie mogą przyjechać dzisiaj na tą pierwszą część spotkania Meet Beauty i będą dopiero jutro, także będę mogła się również z nimi spotkać i zamienić słówko. Tłumy niesamowite, bardzo nas było dużo. I wydaje mi się też trochę, że miejsce, w którym byliśmy, czyli Hotel Lord, a w sumie to tak jakby piwnica tego hotelu, moim zdaniem okazała się za mała na taką dużą ilość osób. W pewnym momencie zrobiło mi się nawet, słuchajcie, duszno i musiałam wyjść na zewnątrz, zaczerpnąć trochę powietrza. Zresztą tam na dole nie było żadnych okien. No ale to są kwestie organizacyjne, nad którymi no właśnie organizatorzy powinni lepiej popracować. Ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolona, spędziłam świetnie czas i teraz mam ochotę troszkę odpocząć, później zrobię sobie jakąś mocniejszą kawę. No i muszę pomyśleć o tym moim chorowitku, który tutaj o siedzi i narzeka i jęcza. Wiecie, jak to chory mężczyzna. Maj zbliża się wielkimi krokami, a ja zaczęłam już rozglądać się za prezentem na Dzień Matki. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy też wcześniej planujecie prezenty, czy robicie je na ostatnią chwilę. Ja zdecydowanie należę do tych osób, które jednak planują wcześniej te prezenty. Nic nigdy nie zostawiam na ostatnią chwilę. I właśnie, rozglądając się za prezentem dla mojej mamy, pomyślałam sobie, że chciałabym dla niej zrobić coś, podarować jej coś oryginalnego, ale też coś takiego, co na pewno sprawi jej przyjemność. I do głowy przyszła mi marka Yasumi. Pomysł, z którego już kiedyś skorzystałam i tym razem postanowiłam wykorzystać tę opcję i troszeczkę Wam na ten temat opowiedzieć. Być może będzie to również dla Was pomoc w tym, żeby komuś umilić dzień, czas, jakąś okoliczność, urodziny. No i tak jak mówię, na przykład Dzień Matki. Przede mną widzicie paczkę, która dotarła do mnie kurierem, a w tej paczce znajduje się boks. Bardzo proszę, już go wyciągam, żebyście mogli też lepiej zobaczyć, co i jak. Takie oto piękne opakowanie, zobaczcie. I w tym boksie jest również coś szczególnego. Od razu zaznaczę też, że nie będą to kosmetyki. Otwieramy boks. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. A w środku mamy kopertę z zaproszeniem, zalakowaną, ręczniczek i bransoletkę. I teraz wytłumaczę Wam, co to takiego jest. Otóż, zaczynając poszukiwania prezentu dla mojej mamy, weszłam na stronę marki Yasumi i sprawdziłam, czy w okolicy, gdzie mieszka moja mama, znajduje się salon firmowy marki Yasumi. I okazało się, że rzeczywiście jest. Dlatego też później weszłam w zakładkę bon podarunkowy i pomyślałam sobie, że najlepszym rozwiązaniem dla mojej mamy, z którego na pewno się ucieszy, będzie właśnie bon podarunkowy w formie takiego oto pięknego zaproszenia na jeden z wybranych przeze mnie zabiegów w salonie Yasumi. Zobaczcie, jakie to proste. Wchodzicie na stronę yasumi.pl, w zakładkę bony dla bliskich, klikamy, proszę bardzo i kup bon. I tutaj pojawia Wam się Wasze zamówienie. Klikamy sobie bon wartościowy. Zaznaczamy. Wpisujemy tutaj wartość bonu. Och, nie mogę tu. Jest. Ja wpiszę 250. O, już nawet pokazuje się ta moja wcześniejsza. Zobaczcie. Do tego możecie sobie wybrać kartonik lub też zaznaczyć opcję bez kartonika. Ja wybrałam ten i przechodzimy dalej. To, co musimy teraz zrobić, to wypełnić tutaj te wszystkie pola, czyli wpisać wasze dane, dane, do kogo ma dojść ten bon. Zobaczcie, zaznaczamy sobie nie wkładać paragonu, wybieramy metodę dostawy. Może to być kurier lub też paczkomat i klikamy podsumowanie. Proste? Proste. Tak jak wspomniałam, zaproszenie wygląda w ten sposób.
Zaraz je odpakuję, pokażę Wam również w środku. Jeśli nie wiecie, na co się zdecydować, o jakiej wartości bon, macie jakieś wątpliwości, to oczywiście polecam Wam napisać do marki Yasumi. Wchodząc w opcję bon podarunkowy, na dole znajdziecie informacje o kontakcie do marki, do osoby, która konkretnie zajmuje się właśnie bonami i ona na pewno pomoże Wam w wyborze. A tak prezentuje się bon w całości. W tym pięknym zaproszeniu. Nie będę Wam pokazywać dokładnie danych mojej mamy, ale możecie zobaczyć tutaj, że mamy wypisane, gdzie odbędzie się zabieg. Jest data, do której musimy zrealizować ten bon. No i co najważniejsze, numer, który podajemy przy rezerwacji zabiegu. Także, no widzicie, wygląda to naprawdę wspaniale. Pomysł na prezent, myślę, że super. Wybieracie kwotę, wybieracie zabieg, na który chcecie, żeby bliska osoba się wybrała. Dodatkowo możecie pięknie opakować taki prezent. 24 godziny jest u Was albo u osoby, której wysyłacie. Myślę, że naprawdę wspaniały pomysł na prezent. Zwłaszcza teraz. Zbliżają się różne okoliczności. Bony można wykorzystywać przez cały rok. Terminy są naprawdę długie, no zobaczcie. Także ja Wam gorąco polecam. Według mnie świetna opcja. No i myślę, że moja mama na pewno się ucieszy. A dziś wieczorem przygotowujemy bardzo proste danie, ale za to bardzo smaczne. Jak widzicie, mam tutaj już umyty szpinak. A tutaj na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek z jednym ząbkiem czosnku. A jak zagotuje się woda, to będę do niej wrzucać tortelloni z nadzieniem z pesto, baziliko i pinoli, czyli orzeszki pini. To jest marka Giovanni Rana, która jest dobrze znana we Włoszech i bardzo często też reklamowana. A Wy takie tortelloni możecie kupić w Biedronce. No i tutaj mam dwa opakowania, 250 gramów. Zaraz będę je wrzucać do wody i przygotowywać do nich sos. No i teraz wrzucamy szpinak. Będziemy go troszeczkę podsmażać. Kolejny krok, dodajecie do szpinaku kawałeczki gorgonzoli i teraz czekamy, aż ona się rozpuści. I dodajemy teraz śmietanę, 12 najlepiej. Tak. Wszystko dokładnie ze sobą mieszamy i pamiętajcie również o tym, że nie dodajemy soli, ponieważ gorgonzola jest słona, oczywiście. O, kilka minut, sos gotowy i zaraz będziemy do niego wrzucać tortelloni. Ale pachnie. Pachnie, co? Kaplica, listo. Proszę bardzo, jakie pyszności dzisiaj na kolację. Kochani, żegnam się już z Wami. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. I zapraszam do kolejnych filmików. Buziaki, pa! Mi